1410 roku odcinku M jak miłość ula, Iga Kreft, złoży fałszywe zeznania, by chronić Bartka, Arkadiusz Smoleński, przed odsiadką. Mostowiaków natrafi przez niego do więzienia. To już kolejny raz, gdy próbuje utrudnić śledztwo miejscowej policji. W 1410 roku odcinku M jak miłość ula okłamie Sonię, Barbara Wypych, twierdząc, że jej partner nie ma nic wspólnego z napadem na kantor w Lipnicy. Jej kłamstwo wyjdzie na jaw. M jak miłość, odcinek 1410, wtorek, 8 stycznia 2019 roku, o godz. 20:55 w TVP2. Wiem jak miłość po napadzie na kantor w Lipnicy miejscowa policja będzie miała pełne ręce roboty. Sonia i Janek, Tomasz Kolarik, będą szukać sprawców zamieszania, a w kręgu podejrzanych znów znajdzie się Bartek. Wszystko przez to, że według świadka jeden z bandziorów będzie łudząco podobny do Lisieckiego. W 1410 roku odcinku M jak miłość ula zrobi wszystko, by chronić ukochanego i bez mrugnięcia okiem złoży fałszywe zeznania, gdy Sonia odwiedzi ją w siedlisku. Bartek jest chory, rozłożył się, skłamie ula. Serio. A wczoraj o tym nic nie wspominałaś, zmartwi się policjantka, która poprzednie popołudnie spędziła w towarzystwie koleżanki. Teraz się rozłożył. Jakieś zapalenie oskrzeli kropka w taką pogodę. Słońce świeci, jest tak cieplutko, dziwne. Czyli rozumiem, że wczoraj wieczorem był w domu. Zapyta Sonia kropka zaraz. Niech pomyślę. Sprawdzasz, czy mój facet ma alibi. Alibi. W jakiej sprawie, kropka w sprawie napadu na kantor, powie ula, ale Sonia nie potwierdzi jej przypuszczeń. Kropka tymczasem do ogrodu zejdzie właśnie Lisiecki. Mężczyzna uśmiechnie się do policjantki, a ula szybko szepnie mu na ucho Sonia wariuje. Nic jej nie mów. Bartek chcąc się wytłumaczyć potwierdzi wersję uli i przyzna, że jest poważnie chory. Wczoraj cały wieczór siedziałem w domu. Leżałem w łóżku w towarzystwie wysokiej gorączki. Słyszałaś? To teraz możesz nas zostawić, powie zniecierpliwiona ula. W 1410 odcinku M jak miłość Bartek będzie się bronił przed oskarżeniami. Choć oczywiście działał w dobrej sprawie i chciał tylko ratować właściciela kantoru, to wystarczyłoby kilka obciążających go zeznań. W końcu dla świadków mógł wyglądać jak jeden z bandziorów. Lisiecki boi się powrotu za kraty, a ula kłamie, żeby go chronić. Tymczasem ich mataczenie w sprawie szybko wyjdzie na jaw. Gdy Bartek otrzyma wiadomość SMS, w której koledzy zagrożą śmiercią uli, chłopak sam zgłosi się na komisariat, by ich wydać. Będzie musiał się więc przyznać do tego, że był w kantorze, gdy doszło do napadu, a ukochana tylko go kryła dając fałszywe alibi. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.